wasn't well. He stayed back at the hotel, and they've sent us along a surrogate band. We're gonna find out where you fans really stand. Chyba nie trudno się domyśleć, że jesteśmy w Londynie. Pogoda typowo angielska. Ale nie będziemy dziś mówić ani o pogodzie, ani o urokach tego miasta, ale o muzyce, w której Londyn zajmuje szczególne miejsce. Właśnie przed chwilą ustaliłam ostatnie szczegóły dotyczące naszego spotkania z Rogerem Watersem, który tu w Londynie ogłosił swoją nową trasę koncertową In The Flesh. Wydany w 2000 roku album In The Flesh to, można powiedzieć, przegląd muzycznych dokonań Rogera Watersa. Znajdują się na nim zarówno nowe kompozycje, jak i te, które sprawiły, że Waters i zespół Pink Floyd stali się legendą muzyki rockowej. Now we journey back into the mists of time. Trudno jest znaleźć kogoś, kto nie słyszał o zespole Pink Floyd. Grupa powstała w 1965 roku. Wtedy to spotkali się trzej studenci architektury: Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright oraz Syd Barrett, który wymyślił oryginalną nazwę. On też jako pierwszy opuścił zespół, a jego miejsce zajął David Gilmour. Liderem był Roger Waters. Przełomem w ich karierze był rok 73, kiedy ukazała się płyta Dark Side of the Moon. Między innymi utworem Money wyśpiewali sobie wspaniałą przyszłość. Od tego czasu prawie każda kolejna płyta odnosiła sukces. W swoich solowych koncertach Roger Waters, który jest autorem większości utworów z repertuaru Pink Floydów, powraca do płyty Dark Side of the Moon. Cofnijmy się jednak w przeszłość. Innym albumem, który zapisał się w historii muzyki, był wydany w 1977 roku Animals. Już wtedy koncerty zespołu Pink Floyd wyróżniały się nie tylko wyjątkową atmosferą, ale też scenografią. Premiera płyty Animals odbyła się w londyńskiej elektrowni, nad którą unosiły się olbrzymie balony w kształcie świń. Z tej płyty pochodzi m.in. utwór Pigs on the Wing. Kolejnym sukcesem zespołu Pink Floyd okazała się płyta The Wall, która rozeszła się w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy. Niewątpliwie przyczynił się do tego wielki przebój Another Brick in the Wall. Cały album był właściwie solowym produktem Rogera Watersa. Z tego powodu między innymi zaczęły się pojawiać konflikty w zespole. Po The Wall fani musieli długo czekać na następną, wydaną dopiero w 1983 roku płytę Final Cut. Przy jej produkcji po raz ostatni zespół Pink Floyd pracował razem. Konsekwencją wielu nieporozumień było odejście Rogera Watersa, który rozpoczął solową karierę. That work they had made, but
Od tego czasu wydał już 7 płyt. Dużym powodzeniem cieszył się nagrany w 1987 roku album Radio Chaos. Kolejnym krokiem w solowej karierze Rogera Watersa był album The Wall Live in Berlin, zawierający nagranie z historycznego koncertu z okazji zburzenia muru berlińskiego, który odbył się w stolicy Niemiec 21 lipca 1990 roku. Do udziału Roger Waters zaprosił wielu sławnych wykonawców, m.in. Cyndi Lauper. Dwa lata później, w 1992 roku, światło dzienne ujrzała płyta I'm Used to Death, przepełniona smutkiem, goryczą i żalem. Ale wciąż to muzyka, która urzeka swoją różnorodnością. Na następną płytę swoim fanom artysta kazał czekać 8 lat. I tak w 2000 roku Roger Waters powrócił na scenę z albumem In the Flesh. Na nasze spotkanie z Rogerem Watersem udaliśmy się do słynnego Abbey Road Studio. To właśnie tu zostanie ogłoszona jego nowa trasa koncertowa, uwzględniająca także Polskę. A dlaczego akurat tutaj? Gdyż Abbey Road Studio to miejsce o wielkiej muzycznej tradycji, potwierdzonej w setkach nagranych tu płyt. Wyjątkowa jest już sama ulica, przy której znajduje się studio. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do Londynu nie po to, aby fotografować się pod Big Benem czy na Tower Bridge, ale po to, aby zrobić sobie zdjęcie na tym mało okazałym przejściu dla pieszych. Dla milionów ludzi na całym świecie to przejście przy Abbey Road jest miejscem kultowym, a przyczynił się do tego zespół The Beatles. Na okładce płyty Abbey Road wydanej w 1969 roku Beatlesi znajdują się właśnie na tym przejściu dla pieszych. Jak widać, popularność zespołu przyczyniła się do popularności tego miejsca. Beatlesom na pewno nie udałoby się współtworzyć historii muzyki XX wieku bez Abbey Road Studio. To tu nagrali pierwszą swoją piosenkę i to tu powstała większość ich płyt. Abbey Road Studio to do dziś miejsce pracy dla wielu wybitnych artystów. Jednym z nich jest także Roger Waters. Jak przystało na gwiazdę, Roger Waters jest przyzwyczajony do fotoreporterów, którzy czekają na niego wszędzie tam, gdzie się pojawia. Także i tym razem do Abbey Road Studio przybyli dziennikarze z różnych stron świata. Spotkanie z muzykiem zostało zorganizowane w studio numer 2, gdzie wielokrotnie spotykał się przy pracy zespół Pink Floyd. A konferencję prasową poprowadził słynny prezenter muzycznych telewizji MTV i VH1, Paul King. Drodzy Państwo, powitajmy Rogera Watersa.
Miło Cię znów widzieć. Jak się tu czujesz w pomieszczeniu, gdzie powstawał album Dark Side of the Moon? To bardzo dziwne uczucie, ale ta płyta nie została nagrana tutaj, ale w studiu Abbey Road? Większość pracy wykonaliśmy tu i cieszę się, że to studio wygląda dziś tak samo jak przed laty. Postanowili nie zmieniać wystroju, ponieważ tu nagrano All You Need Is Love. Powiedz nam z perspektywy czasu, który album Pink Floyd uważasz za najlepszy? Nie zaskoczę Cię. Dark Side of the Moon i The Wall. Może jeszcze Wish You Were Here i Animals. Album Final Cut nie odniósł większego sukcesu, ale zdziwiłbyś się, ilu ludzi mówi mi, że jest to dla nich niezrozumiałe. Bowiem dla wielu z nich to bardzo osobista muzyka. Czy nie przeżyłeś szoku, kiedy odchodząc z Pink Floyd okazało się, że publiczność nie wie, kim jesteś? To było duże zaskoczenie. Ale to historia sprzed 15 lat. Minęło sporo czasu i mam za sobą dość długą, osobistą podróż. Pink Floyd wydaje właśnie najnowszą płytę, Echoes. Co o niej sądzisz i jaki był twój wkład w jej powstanie? Żaden. Opierałem się przed tym. To bardzo frustrujące, kiedy czyjeś nazwisko pojawia się na płycie, o kształcie której nie może decydować. Decyzje w sprawie nowego albumu nie mają ze mną nic wspólnego. Wszystko jest w gestii firmy Pink Floyd Music, która ma wielu udziałowców. Ja mam, powiedzmy, jeden głos na pięć, ale nie mam jakiegoś negatywnego stosunku do tej płyty. Wszyscy byli ciekawi, dlaczego muzyk wyrusza w trasę bez nowego materiału. Ludzie pytają, czemu jadę w trasę koncertową bez nowego albumu, a ja po prostu czuję się artystą. Ostatnio na nowo odkryłem potrzebę występowania. Postanowiłem przesłuchać wszystko, co do tej pory nagrałem. Usiadłem w pokoju ze stosem płyt długogrających i kompaktów i słuchałem wszystkiego, co wymyśliłem przez ostatnie 30 lat. Potem spisałem bardzo długą listę tego, co chciałbym zagrać. Z czasem udało mi się ją skrócić do sensownych rozmiarów. Po konferencji udało nam się namówić na krótką rozmowę Paula Kinga, który też poczuł wyjątkową atmosferę tego studia. Całe studio to niesamowite miejsce. Byłem tu wielokrotnie, aby przeprowadzać wywiady. Ale spotkanie z Rogerem Watersem jest dla mnie szczególne. Jak pewnie zauważyłeś, nawet nie pamiętał sam siebie. Widziałem zdjęcia, kiedy Pink Floyd nagrywali w tym studiu materiał do Dark Side of the Moon. Miło jest usiąść koło Rogera i przypomnieć mu tę chwilę. A co sądzisz o zespole Pink Floyd? To trudne pytanie. To chyba najważniejszy brytyjski zespół. Oczywiście można ich wymienić wiele, ale to właśnie Pink Floyd skierowali rocka na tory muzyki progresywnej, czy też ambient, gdzie nie pisze się trzyminutowych kawałków. Wnieśli dużo elektronicznych brzmień. Poza tym zawsze unikali wizerunku gwiazd popu. Nie zaliczali się do nich. Byli muzykami w prawdziwym tego słowa znaczeniu. To, co po sobie pozostawili jako wskazówkę dla kolejnych pokoleń, jest bardzo ważne.
Z jednej strony mamy Pink Floyd, a z drugiej Rogera Watersa. A jaka jest właściwie różnica? Myślę, że nie ma dużej różnicy. Po roku 93, kiedy to Roger odszedł od zespołu, ich drogi po prostu się rozeszły. Ale dla wielu ludzi najważniejsze jest to, co stworzyli wspólnie. Muzyka Rogera to jakby post-Pink Floyd. Należy ją podobnie odczytywać, bo ma to samo podłoże. Rzecz w tym, że Pink Floyd jest już jakby nazwą gatunku. Trademark. Nie mam wątpliwości, że Roger był bardzo ważnym elementem zespołu. Podobnie jak pozostali jego członkowie. Już w bardziej prywatnej atmosferze udało nam się nakłonić Rogera Watersa do osobistych zwierzeń. Czuję się muzykiem i autorem tekstów. Może opowiedziałem w swoim życiu więcej smutnych historii niż wesołych. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Wszyscy cierpimy. Każdy z nas jest ofiarą w takim czy innym sensie. Sam nie wiem. Próbowałem po prostu ogarnąć życie, zrozumieć, że nie jestem jedynym, który cierpi, że potrafię współczuć innym. Wszystko płynie z wewnętrznej potrzeby pokonania mojej ciemnej strony, aby móc nawiązać kontakt z innymi. To pomaga mi pozbyć się cierpienia. It alleviates the suffering to a considerable extent. Zawsze marzyłem, żeby mieć mieszkanie gdzieś w Chelsea. Miejsce, gdzie mógłbym kłaść się spać o drugiej w nocy i ani przez chwilę nie myśleć o tym, że następnego dnia wstaję do pracy. Budziłbym się w porze lunchu tylko po to, żeby napić się kawy i zapalić papierosa. Potem, około 4, pojawiałby się samochód, żeby zabrać mnie w miejsce, gdzie miałbym zagrać koncert. Nie mam innych marzeń. To trochę jak w My Fair Lady. Pragnę tylko małego pokoiku z ogromnym drewnianym krzesłem. Ze mną jest podobnie. Oczywiście w moich marzeniach są jeszcze kobiety. Just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fear. And I wish that you were his. Właśnie jestem na etapie kolejnego rozwodu. Szukam mieszkania w Londynie i może teraz uda mi się zrealizować moje marzenie. Do tej pory było to niemożliwe. Zawsze musiałem być z kimś związany. Byłem zdesperowany. Zrobiłbym wszystko, żeby tylko nie zostać sam. Wszyscy jesteśmy podobni. Właśnie to chciałbym powiedzieć wam na koniec. Bardzo czekam na mój przyjazd do Polski. Sam jestem dzieckiem wojny. Historia zmagań Polski i krajów Europy Wschodniej po II wojnie światowej nie jest mi obca. Thank you.
Thank you. Niestety musimy się już pożegnać, ale za to z Rogerem Watersem widzimy się już na wiosnę przyszłego roku w Polsce.